Jak są tematy ważne, to wiadomo, że warto o nich mówić i warto o nich oczywiście czytać na portalu wpolityce.pl. Marzena Nykiel, redaktor naczelna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten ważny temat i ważny wywiad to oczywiście wywiad Jarosława Kaczyńskiego udzielony Jackowi Karnawskiemu w tygodniku Sieci. Cała prawda o taśmach. Rzeczywiście, od kiedy okazało się, że to w tygodniku Sieci wypowie się prezes Jarosław Kaczyński na te zarzuty Gazety Wyborczej, no to jakież wzmożenie, jakieś wzburzenie nastąpiło, że to nie będzie konferencja prasowa, że prezes, nie wiem, nie pobiegnie do Gazety Wyborczej i tam się nie będzie kajał, tylko wypowie się na łamach tego tygodnika. A przecież już tyle pewnie mieli zgromadzonych zarzutów przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu dziennikarzy Wyborczych i chcieli je pewnie na tej konferencji zadać. No rzeczywiście, prezes wybrał taką drogę. Wydaje się, że dosyć wyczerpująco odpowiada jednak na pytania, które się tutaj w sposób naturalny nasuwają. Odcina się od zarzutów, ale z drugiej strony też myślę, że samym tym świadectwem Jarosława Kaczyńskiego są same taśmy. Po prostu dziennikarze Wyborczej trochę się rozminęli z materiałem, który taśmy to jedno, a ich podanie w pewnym kontekście, unurzanie w pewnym sosie, przylepienie pewnej łatki jeszcze przed publikacją tych taśm, no to jest druga sprawa, tak? I rzeczywiście to, na co Jarosław Kaczyński zwraca uwagę, czyli że podanie przez Romana Giertycha, pójście do Romana Giertycha już nadaje temu kontekst polityczny, kompletnie nieprzypadkowy przecież. To prawda. Później po całym tym festiwalu, który trwał przez ponad tydzień, widzieliśmy, że te ruchy są mocno przemyślane, że nie udało się z taśmami Jarosława Kaczyńskiego, to wyciągnięto kolejne. Tutaj pojawia się nowy wątek, sprawa prezesa Kujdy, z którym akurat z taśm, które zostały nagrane przez austriackiego biznesmena z jego udziałem, rzeczywiście wypadł tam znowu na krystalicznie czystego człowieka, bo ta rozmowa była rzeczywiście na wysokim poziomie prowadzona i absolutnie nie dał się namówić na żaden podejść korupcyjnie. No i ten język zupełnie niespotykany, jak na taśmy, trzeba powiedzieć. To i w jednym, i w drugim przypadku, to prawda, jesteśmy przyzwyczajeni zupełnie do innych standardów i do i w inny sposób załatwiano sprawy dotychczas, te podsłuchane sprawy. Tak, ryzykujemy stwierdzenie, że to może być jeden z najczęściej cytowanych wywiadów w tym tygodniu. Jarosław Kaczyński dla tygodnika Sieci, cała prawda o taśmach, a jeszcze dodatkowo mamy dla państwa zakładkę, Ja cię nie mogę, to też takie stwierdzenie, które dzięki prezesowi Kaczyńskiemu już zaistniało, można powiedzieć, w popkulturze, tak? No rzeczywiście bardzo sympatyczne, rozbrajające i ten hashtag zawładnął internetem. Prezes Kaczyński miewa takie swoje powiedzonka czasami, które tak rozbijają system. No chociaż jak twierdzi, że ja cię nie mogę, to nie jest jego ulubione powiedzenie, no ale tutaj tak się rzekło, to z taśm usłyszeliśmy i tak to rzeczywiście jest. Na pewno na portalu wpolityce.pl będą komentarze do tego wywiadu, oczywiście. Tak? Oczywiście, że będą komentarze. Jest też, idąc dalej, jest też komentarz posła Sasina do ministra Sasina do sprawy pana Kujdy, bo rzeczywiście w ostatnich dniach wyszła informacja o jego podpisaniu lojalki przez niego, do czego się przyznał. Gazeta Wyborcza najpierw pokazała taśmy, jak nie wyszło, no to ujawniła teczki, choć przecież wiedziała o tym wcześniej. To też widać pewną strategię w tym. Natomiast Jacek Sasin mówi wprost, że w tej sytuacji miejsce, bo Jarosław Kaczyński nie wiedział też o całej sprawie, całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości jest zaskoczone tymi doniesieniami. No i Jacek Sasin mówi, że prezes Kujda chyba wie, jak się zachować w tej sytuacji, więc nie wiem, czy to jakaś podpowiedź dymisji. Raczej środowisko raczej jest... Raczej tak chyba, no bo tak. Jeżeli przez kilkanaście lat skrywał tą tajemnicę, właśnie. Zbiór zastrzeżony go w jakiś tam sposób krył, dopiero teraz ujawnianie zbioru zastrzeżonego pozwala bo w całej sprawie, wychodzić na światło tak, w całej sprawie nie rzeczom. Chodzi o to, że podpisał takie czy inne papiery w pewnym momencie, ale o to, że ukrywał. No jednak nieszczerość w takiej sprawie ma swoje konsekwencje bardzo poważne. Kolejna rzecz, już trochę odchodząc od tematu srebrnej prezesa Kaczyńskiego i tego wywiadu. Robert Biedroń ruszył w Polskę z tym swoim takim lewicowym, nawet z lewej strony obchodzących lewicowców, programem bardzo antykościelnym, proaborcyjnym. I co mnie najbardziej zadziwia, on twierdzi, że to jest program, który wykuł się gdzieś w Polsce w rozmowach z Polakami. I nie chce mi się wierzyć, że Polacy tacy są i tego naprawdę pragną. Nie wiem, gdzie on jeździł i jakich Polaków spotykał. No widocznie w swoim małym gronie takich Polaków spotyka. Natomiast to, co sądzą Polacy, no to widać nawet w każdych kolejnych wyborach, żeby już nie mówić o innych sondażach badania opinii publicznej. W sondażach to na razie widać,
widać, że to jest trzecia siła i tu się zastanawiamy, na ile te sondaże są odzwierciedleniem rzeczywistości, a na ile są jakimś napompowanym narzędziem do uprawiania polityki. Mamy ostatnie dwa sondaże. Jeden, który pokazuje, że nagle partia Biedronia skacze gdzieś w 16%, a drugi sondaż bez niej wskazuje na to, że jednak elektorat Biedronia w dużej części to jest jednak elektorat Platformy. To znaczy Platforma w pewnym, jeśli badamy, widzimy skąd ten przepływ się nagle u Biedronia bierze. Jeżeli ktoś kogoś podgryza i zabiera miejsce, to raczej tam w swoim gronie to się wszystko dzieje. A no tak? Właśnie, a zauważmy też, w którą stronę poszła Platforma Obywatelska. No skręciła mocno w lewo i ona światopoglądowo jest już coraz bardziej skrajnie lewicowa. No, też ma postulaty zeświadczenia państwa i tak dalej, prawda? Mhm. Zwłaszcza jak zaczyna zawierać takie sojusze z Nowoczesną. Więc Robert Biedroń niewątpliwie jest zagrożeniem dla Platformy już takiej mocno sfatygowanej i skompromitowanej na wielu płaszczyznach. Jednocześnie widzimy, że on jest tą siłą, na którą stawiają teraz media. Był taki moment, że kiedyś stawiano na Ryszarda Petru, teraz stawia się na Roberta Biedronia. No, Ryszard Petru, który o mało co już w myślach tych mediów nie został premierem. Tak? A no właśnie, a teraz już coraz bardziej przeorientowuje się to na Biedronia. Dzisiaj Jacek Żakowski widzi w nim pewną nadzieję. Doradca Biedronia dzisiaj puścił taki sygnał, że no tylko koalicja zjednoczona opozycji z Biedroniem ma szansę wygrać, ma szansę wręcz pokonać PiS, wyliczył, że to jest jedyny kierunek. Giefer Hofstadt, który kiedyś bardzo wspierał Ryszarda Petru, dzisiaj już opowiada się za Robertem Biedroniem i... Cieszę się, że taka wolność i taka wiosna w Polsce może zapanować niebawem, ale rok 2019 to będzie rok wyborczy, więc dużo tych cudów wyborczych możemy obserwować. Ja wcale bym nie zaryzykował stwierdzenia, kto tu z kim w jaką koalicję wejdzie. Coraz więcej mówi się, a to ze strony PSL-u, a to ze strony Włodzimierza Cimoszewicza, jak widzę na portalu, że jedna lista opozycji do Parlamentu Europejskiego jest tak możliwa na 90%, czyli rzeczywiście może istnieć coś takiego, czy Biedroń w to raczej nie wejdzie, czy PSL raczej w to nie wejdzie, jak myślisz? Parlament Europejski, myślę, że to jednak trochę co innego. Wydaje mi się, że Biedroń walczy tutaj o Polskę, o pozycję w Polsce. Natomiast tak, ale Parlament Europejski... To jest jakby stopień do jesieni wszystko, oczywiście, tak? Że tak. Mhm. Natomiast ten Parlament Europejski to jest... zawsze mówimy, że no niewielki wpływ tam ci nasi posłowie mają na to, co się dzieje w bardziej tym Parlamencie Europejskim. O poligon przed tym, co wydarzy się w Polsce jesienią. Tak, tak? Natomiast w tym roku to jednak ma dosyć duże znaczenie. Widać, że wszystkie lewicowo-liberalne siły bardzo się no tak próbują jednoczyć, bo istnieje zagrożenie, że Parlament Europejski zmieni swój kształt. Słyszymy, jak tam ciągłe jest zagrożenie ze strony tak zwanych populistów, znaczy przynajmniej te główne siły wiodące w tej chwili w Europarlamencie mówią, że to niepokojące, a to oznacza, że jest zagrożenie zmiany takiego układu, który jest dzisiaj, i ten obecny układ ma szansę narzucać państwom narodowym pewne rozwiązania. Pytanie, jak będzie dalej. No i widać, że tutaj siły w Polsce mocno się zwierają i ta cała koalicja emerycka, taka europejska ona się nazywa, ale rzeczywiście wygląda na emerycką. Widać, że bardzo mocno no, próbuje ponad podziałami się połączyć. Lewica taka no jakaś mocno postkomunistyczna. No chociaż jak rozmawiałem z Leszkiem Millerem, mówił, tu nie ma żadnej koalicji, to jest tylko pewna intencja, jakaś sugestia, żeby się jednak zgromadzić gdzieś przeciwko PiS-owi oczywiście, bo to jest chyba ciągle to jedno paliwo, które słychać. A teraz czytam na portalu w polityce.pl, że w SLD jest spora grupa, tak twierdzi premier Miller, która chce iść z PSL-em, czyli z jednej strony jest jakaś tęsknota za pełną koalicją, za całym takim blokiem, a z drugiej strony no każdy tam czuje, że żeby się jednak nie dać pożreć na przykład Schetynie jako kolejna przystawka. A no właśnie, Schetyna chciał tutaj postawić siebie w roli takiego lidera, któremu udało się zgromadzić tych wszystkich ludzi, wyszedł, oni stanęli murem za nim. Od Buzka po Millera to rzeczywiście się trochę udało zgromadzić, tak, na tej jednej scenie. A no właśnie, no i pytanie, co jest za, czy wspólny program? Raczej nie. Celem jest pokonanie Prawa
i Sprawiedliwości. Co więcej, jednak wpłynięcie na utrzymanie tego kształtu w Parlamencie Europejskim, który jest dziś, być może jest tu jakiś taki dogadany deal. Wy uzbieracie silną tutaj koalicję, żeby utrzymać te obecne siły w Parlamencie Europejskim, a my będziemy wam jako zagranica pomagać dalej w ustawieniu takiego kształtu w Polsce politycznego, który no, będzie sprzyjał dawnemu układowi trzeciej RP, tak to nazwijmy. Więc być może jest tutaj jakieś takie porozumienie. W tym roku akurat wybory w Parlamencie Europejskim mogą być dosyć ważne, bo jak widzimy, no, ma kilka narzędzi Unia Europejska do tego, żeby jakoś dyscyplinować kraje unijne, prawda? Widzimy, jakie jest mocne, taki wymierzony cios w Polskę, w Węgry, w kraje, które się nie chcą podporządkowywać pewnym decyzjom. No i teraz burzy to krew w obywatelach poszczególnych krajów, kiedy nam się narzuca, no nie wiem, kwoty imigranckie, chce się narzucić przyjmowanie imigrantów w określonym liczbie, albo uzależnia się tak zwane unijne fundusze od praworządności, a praworządność jest rozumiana w bardzo swoisty sposób, prawda? Więc widać, że ten kształt Unii zaczyna być już mocno forsowany przez państwa, które chcą być państwami narodowymi, a jednocześnie no, temu obecnemu układowi Komisji Europejskiej zależy na tym, żeby utrzymać taki kształt, który pozwala te kraje dyscyplinować. To jest, myślę, że to będą ważne wybory, stąd te takie to zbieranie sił przez opozycję obecną. Każda koalicja ma w sobie jakiś element takiego targu politycznego, bo tak, wiadomo, że trzeba komuś dać, nie wiem, a to pierwsze miejsce na liście, a to coś, jeżeli te 10 osób, które się podpisało pod tą deklaracją razem z Grzegorzem Schetyną, miałoby dostać pierwsze miejsca, to się okazuje, że już tych jedynek za dużo nie ma po tej stronie. Czy myślisz, że warto jest to tego, czy to są te osoby, które mogą jeszcze w ogóle kogoś za sobą pociągnąć? Czy to są autorytety dla tamtej strony, nawet to nazwijmy? Widzimy nawet po tych reakcjach, jakie już były, prawda? No minęło kilka dni od przedstawienia tej koalicji i widzimy, jakie są reakcje. Nie oczywiście ma kolejnych kroków, tak jakby za tym idących, prawda? Sprawa jakby umarła, prawda? Mhm. No mamy jakieś obietnice, że zbiorą się w tej koalicji, że nie, ale wiemy też, że są tarcia, że były mocne tarcia, co też można znaleźć u nas na portalu, między Kopacz a Schetyną o jedynkę. Tych chętnych jest tam trochę, no wszystkim odpowiednich miejsc dać nie można. Wydaje się, że no też już jest Grzegorz Schetyna postacią tak bardzo zmęczoną, że no w dobrej formie, gdy jest, to nie ma charyzmy, a co dopiero teraz. No, zaszczuty trochę przez taką świeżość, jakby nie było Biedronia i innych jakby sił wokół niego zgromadzonych. Na portalu W Polityce.pl widzę jeszcze jedną bardzo ciekawą publicystykę. Michnik odcina się od Piątka, Macierewicz nie był agentem. Tomasz Piątek do tej pory hołubiony przez Gazetę Wyborczą, jednak chyba gdzieś przesadził w tych swoich poszukiwaniach i śledzeniach Antoniego Macierewicza. No tak, to wielokrotnie już sprawa była podnoszona u nas na portalu, jakby wyjaśniana, tłumaczona, pokazywane były też słabe punkty w tej książce Piątka, ale no, to jest rzeczywiście przełom, kiedy Adam Michnik twierdzi, że takiego zarzutu Antoniemu Macierewiczowi postawić nie można. Dosyć to ciekawe, zapraszamy do śledzenia tego, ale ciekawy jest jeszcze jeden element, który pojawił się w weekend i będziemy do tego jeszcze dzisiaj wracać. Sprawa Warszawy i przetargu na tramwaje. Okazuje się, że Rafał Trzaskowski, przetarg został rozstrzygnięty, 2 miliardy wydamy na tramwaje z Korei, które są dopiero prototypami, niesprawdzone. Przegrała w tym przetargu PESA. W ogóle był to dziwny przetarg, dwa razy unieważniany. W każdym razie Rafał Trzaskowski pochwalił się na Twitterze tym, że wygrała spółka koreańska i wszystko świetnie, wspaniale. No wiesz, tyle, że pieniądz... Przetarg to jest przetarg. No. Przetarg to jest przetarg, ale też pytanie o warunki tego przetargu. Poza tym, jeżeli to są pieniądze państwowe i wydajemy je na firmę spoza Polski, spoza Unii Europejskiej, która nawet VAT-u nie odprowadzi w Polsce. Są to pieniądze z budżetu państwa. To robimy wszystko, żeby po pierwsze Niemcy, to jest pierwsza zasada Niemiec,
utrzymać wzrost gospodarczy w kraju. Nasze firmy rodzimy najważniejsze, pieniądze muszą w kraju zostać. No więc jeżeli tutaj spółka polska produkuje świetne tramwaje i mamy z nimi doświadczenie, startuje do przetargu, różnica jest oczywiście, ale to jest głównie różnica w VAT-ie, bo Koreańczycy są poza tym systemem, a PESA zostawiłaby w kraju te pieniądze. To są miejsca pracy i tak dalej. No tak, bardzo ważne. Nie zachęcamy do ustawiania tego przetargu, ale należy zapytać, co jest z takimi regulacjami jakby preferującymi i promującymi polskie firmy, tak? No właśnie, no i gdzie trafiają nasze pieniądze? Czy wzmacniają polską gospodarkę, polskie firmy, polskie miejsca pracy, czy też nie? To jest, ja rozumiem, że konsument indywidualny może sobie pozwolić na brak patriotyzmu gospodarczego czasem, chociaż widzimy wzrost świadomości u konsumentów. Jest taka aplikacja, która się nazywa Polecamy Pole, warto z nią wybrać się na zakupy i sprawdzić, które produkty są produkowane przez polskie koncerny, które prowadzą badania naukowe w Polsce, które mają polski kapitał. Wszystko to po kodzie paskowym zeskanowanym w sklepie można wiedzieć. Ciekawe, czy taki tramwaj, jak zeskanujemy, to co tam nam wyjdzie. I gdzie szukać tego kodu. Marzena Nykiel, dziękuję bardzo. Portal w polityce.pl, a my za chwileczkę będziemy mówili o najważniejszych sytuacjach i informacjach politycznych, a rozmawiać będziemy z naszym sejmowym korespondentem Marcinem Fiołkiem. Zapraszam, zostańcie z nami.